Yeah, 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 yeah. Sunset, sandy beach, blonde and bleach, a pint of beer, football cheer with your mates, all the states, how's my driving, scuba diving, golf course, three course. Dzień dobry, dzisiaj na śniadanie mamy takiego tosta z bułki orkiszowej i tu jest na to tylko twarożek, sparzony pomidor. Na drugiej kanapce jest sam pomidor z pieprzem i z oczywiście solą, sól morska. No i tutaj mamy jeszcze pomidora tak pokrojonego, który został. Ja kocham pomidory, słuchajcie, mogłabym takie coś zajadać po prostu cały czas. No i do tego oczywiście tradycyjnie moja ulubiona kawka. I jest to kawka z Jacobs, ta z szarą nakrętką, także ja się zabieram za jedzenie, życzcie mi smacznego. Tak wygląda poranny człowiek, jak kupa. No ale co tam, kto by się przejmował takimi rzeczami? Ja dzisiaj jestem w domu i postanowiłam, że dla Was będę coś gadać, po prostu skoro już tak siedzę w tym domu, to może nam się uda coś pogadać. W ogóle wyskoczyły mi, patrzcie, tutaj diody i tu. I to wszystko mi wyskoczyło przez testowanie podkładu od Milani. I mogę to stwierdzić z czystym sumieniem, że to na pewno przez ten podkład, dlatego że wcześniej, niestety, ale takie rzeczy mi się zdarzały doraźnie, a tutaj nagle taki wysyp i ewidentnie zauważyłam, że to po prostu jest z tego. Także na pewno to jest ten podkład i on ma taką właśnie konsystencję, że ja od razu właśnie mówiłam, że najprawdopodobniej ten podkład będzie mnie zapychał. No i rzeczywiście tak jest, także brawo ja. Idę jeść. Tu. Właśnie podczas montażu filmu dzisiaj uświadomiłam sobie, że nagrałam niezwykle chaotycznie ten film, który, jeżeli oglądacie tego vloga, to w ogóle dziwne jakieś proporcje tutaj mam. Teraz w obrazie. No i uświadomiłam sobie, że jakoś niezwykle on chaotycznie wyszedł, bo to wygląda tak, jak ja bym to kręciła w jeden dzień, a w sumie tak naprawdę to była zbieranina z kilku różnych dni nagranych urywków. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No w każdym razie, jeżeli oglądacie ten film, to tutaj Wam gdzieś go podlinkuję, bo naprawdę to jest trochę śmieszne, no ale to mam nadzieję, że jednak mimo wszystko ktoś coś wyniósł z tego filmu. A teraz słuchajcie, gołąbeczki sobie podgrzewam, gołąbeczki własnej roboty, oczywiście nie kupowane. I będę za chwilę wciągać jak ryksiuszynkę, bo są takie dobre. Dziś kuchnia serwuje takie oto gołąbki, których nie widać, ponieważ są przykryte grubą warstwą mojego wspaniałego sosu pomidorowego, gdzie ja uwielbiam, kiedy właśnie tak to wygląda, ale zaraz je rozkroję, żeby Wam udowodnić, że serio pod spodem są gołąbki. No dobra, dobra, trochę się to rozwaliło, ale tak czy siak dowód jest, że tam są w środku gołąbki. Tam jest ryż z pieczarkami, z cebulką i z mięsem. I w ogóle to wygląda teraz mega nieapetycznie, ale w rzeczywistości jest mega, mega, mega pyszne. Haul zakupowy z Lidla. Tak, najpierw soki z Hortexa. Ostatnio moje ulubione, jedno to jest dzikie wino i drugie to jest witaminka Wege, która w ogóle te soki z Hortexa jakoś mi dobrze smakują. Kolejna rzecz to Lenor, oczywiście niebieski, no bo ja żadnego innego nie toleruję Lenora, no chyba że biały, ale jakoś tak zazwyczaj go nie ma w moim Lidlu, więc kupuję ten niebieski, najbardziej go lubię. Następnie tutaj siatka z alkoholami i bardzo dobre wino w ogóle z Lidla. Nazywa się Condé Noble. Jest to wino Sweet Red Wine, ale ono chyba jest półsłodkie. Tak mi się coś wydaje. Medium Sweet Red Wine, tak, jest półsłodkie, więc polecam. Bardzo dobre, tanie ogólnie wino, które nie smakuje jak tanie wino. No i tutaj jakieś tam dwa Budweisery na wieczór, browarki. No i tutaj następna siatka to tutaj mamy szampon do włosów Garnier Fructis, opłaca się bardzo w Lidlu za 7,99 zł. Ja go zawsze właśnie kupuję w Lidlu i też najbardziej lubię właśnie tą wersję fresh. Następnie oczywiście tutaj mokra deska, ale to nie jest brudne, to jest mokre.
Następnie herbatka rooibos czerwono-krzewu afrykańskiego. Ja bardzo lubię właśnie tego typu herbatki, jak już się zaczyna jesień. Też była z herbata właśnie ta rooibos waniliowa, ale jakoś, nie wiem, wanilia mnie strasznie tak przytłacza i jakoś nie przepadam za wanilią. Także ta herbatka. Next one to są jogurty naturalne, oczywiście w ilościach jakieś tam, nie wiem, 3 czy 4 czy 5. 4. 4. Tak, chyba 4. Chyba, że coś się jeszcze zawyruszyło. No, to także jogurty naturalne z Cota, firma Cot, i one są ta seria Primo. Także tak to, nawet one mają dość dobry skład, bo mają tylko w sumie w składzie mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii i nie ma tutaj żadnych innych cudów. W ogóle musiałam wpiłować przed chwilą jednego paznokcia, bo gdzieś tam mi się troszeczkę nadłamał, no ale nieważne. Następnie tutaj mamy rzodkiewunię, która zaraz będzie szła do mycia. Także rzodkieweczka. Następnie z takich rzeczy to jest jeszcze, co to jest? Zielona cebulka? Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie lubimy na kanapeczki. Też fajna rzecz z Lidla. Bułeczki orkiszowe, też bardzo dobre. I też kupiłam 3 takie sztuki, bo ja ogólnie nie lubię takiego pieczywa parodniowego. Znalazł się zagubiony jeden jogurt naturalny. Ser żółty, bo dzisiaj będę robiła chyba zapiekankę na obiad, więc już miałam wszystkie składniki oprócz sera żółtego, więc kupiłam ten z Blue Dino, z Goldę, ale on nie patrz się, bo on nie ma aż takiego dobrego składu, bo ma jakieś substancje konserwujące, nie wiem po co. Whatever. Oczywiście moje 2 ulubione masełka z Pilosa, które mają tutaj, jeżeli chodzi o skład, czekajcie. Mają 82% tłuszczu i jeżeli chodzi tutaj o wartości, no to jakby chodzi o ilość masła w maśle, nie? Czyli że to nie jest taka druga margaryna, jakaś tam wzbogacana jakimiś pierdołami, tylko po prostu zwykłe masło. Potem co my tu mamy? Banany też obowiązkowo w Lidlu, coś tutaj mają takie brązowe trochę, ale muszą jeszcze troszeczkę dojrzeć. I co my tu mamy? Ostatnia rzecz to są pomidory. Ja kocham pomidory, uwielbiam właśnie w Lidlu. Są fajne pomidory, bo one są takie dość duże i one też bardzo, jak tutaj powąchacie sobie tak nasady do tego pomidora, to właśnie czuć, czy to są takie typowe pomidory szklarniowe. Właśnie te mają taki zapach typowo jakby szklarni od babci, więc super. I na gałązkach przede wszystkim też to jest dość, wydaje mi się, ważne, bo inaczej trochę one smakują, także. A i jeszcze tutaj mi się przypomniał pasztecik dzisiaj na śniadanie, bo jest godzina 9:30, także my już jesteśmy po zakupach i właśnie na śniadanie sobie zjem chyba z tym pasztecikiem z ogórkiem kiszonym, te bułki orkiszowe, no i jeszcze kupiłam tylko mydło z tej firmy Cien, no i w sumie tyle, także to jest cały nasz haul zakupowy, słuchajcie, i oczywiście można tak powiedzieć, człowiek nic nie kupi, a wyda 70 zł, także no niestety, welcome in Poland. Tak to wygląda, moi drodzy. No, a ja już tak gadam do Was w sumie któryś dzień z rzędu i jeszcze nie nagrałam całego vloga, więc będę Wam to tak później sklejać, wiecie, tak jak po prostu do Was gadałam tak naprawdę i tyle. Tak jak mówiłam, ja już jestem w domu i teraz mam w planie właśnie nagrać dla Was film, w końcu się do tego zabrać, bo się trochę lepiej czuję. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, to ostatnio jestem w domu ze względów takich typowo prywatnych, osobistych, zdrowotnych, o których nie mam zamiaru wspominać na YouTubie. W każdym razie mam nadzieję, że teraz w końcu mi się uda właśnie ogarnąć trochę włosy, bo tak z rana wyskoczyłam, nawet ich nie uczesałam ani nic, więc wyglądam trochę dziwnie. No, także ja planuję troszeczkę ogarnąć te włosy, rozpakować te zakupy, zjeść śniadanie i później się mam zamiar wziąć za nagrywki, także trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, żebym dzisiaj tego vloga w końcu skończyła nagrywać, bo tak już nagrywam go chyba trzeci dzień, słuchajcie, ale no tak to czasami właśnie wygląda. Także życie, życie. Czas na paznokcie, tam herbata, tu wszystkie graty i działamy. Taka sobota. No i są nowe paznokcie. Kolor Classic Wine od Semilaka. Thank you.
świetnika. Wszyscy zaangażowani w życie rodzinne, każdy się patrzy na swój telefon. Do świetnika. To jest życie rodzinne. A tam wujek szkoli Estera, jak się wyrzuca śmieci do kosza. Do świetnika, no. Estera, do świetnika, pokoju. No, przynajmniej nie wygląda to teraz, jakbyśmy ich katowali. Ale nadal. Ona się czuje potrzebna. Ja się odkurzę. A czy to mój telefon, sam robi ten. Tak mocno, masz zbyt nienaturalny kolor na twarzy. Mam naturalny, bo mam dopasowane do szyi. Nie wiem, po prostu jak dziewczyna ma tutaj makijaż, a ma tutaj przebarwienia, to mnie to po prostu drażni. Już nie ma. Bo masz takie tutaj zbyt chyba... Dobra, ustawcie do zdjęcia. No mam ze zdjęcia, że... Czekaj, Malwa. My tu dzisiaj, moi drodzy, na maksa rodzinkowo, także dlatego jest takie trochę zamieszanie, ale chcę wam pokazać, bo przyszło Big Lossy i chciałam wam pokazać właśnie te Big Lossy, bo... kurde, gdzie ono jest? Ups, nie mogę gdzieś je sprzedał. Ha, ale akcja. Czekajcie. Akurat robiłam zdjęcie na Instagrama, to pomyślałam, że wam pokażę, co jest w najnowszym pudełku Big Lossy, bo... akurat teraz zdecydowałam, że pokażę wam na vlogu, więc jest rękawiczka z Glove i to już wiem na pewno, że to pójdzie dla was na rozdanie. Kolejno jest, to jest chyba jakaś odżywka albo maska z... Czekajcie. To jest szampon z Velli. Za chwilę sobie to sprawdzę w tej książeczce, jak to tam wszystko wygląda cenowo. Więc to na pewno ta rękawiczka z Glove do demakijażu pójdzie do was na rozdanie. Bardzo fajne jest to, że znowu jest z Yasumi olejek. Ja bardzo lubię olejki. Tu jest akurat olejek makadamia 100%. Wiecie o tym, że ja lubię olejki. Też wam robiłam filmik o olejkach, więc tam was odwołuję, żebyście mogły sobie zobaczyć, do czego właśnie ja używam takich olejków, do czego polecam. Kolejno jest taki jednorazowy w sumie do użycia peeling do rąk i maska do rąk, więc na zimę w sam raz, żeby właśnie móc zadbać o dłonie, które wiemy, że w zimę i w ogóle jak już się zaczyna robić chłodno, to potrzebują troszeczkę więcej ochrony. No i też nowość mi się wydaje z Garniera, bo ja nie widziałam ogólnie wcześniej tego nigdzie i to jest chyba taka maska nawilżająca, Aquabomb nawilżająca, która ma być właśnie super nawilżająca i repulping, czyli nie wiem co, taka nawadniająca, nie wiem co, napychająca twarz, cerę chyba powietrzem, czy jakoś tak. Ona jest 15-minutowa i mi się wydaje, że to jest taka maska w formie płachty z tego, co tutaj widzę na obrazku, więc bardzo fajnie, ja sobie bardzo chętnie to wytestuję. No jeszcze teraz zajrzymy do tej książeczki, bo w ogóle tytuł tego pudełeczka to jest Beautiful. No i tutaj oczywiście już, nie wiem czy wam wspominałam, że znowu Big Lossy powróciło do tego, żeby podawać ceny w tych książeczkach, to jest na bardzo duży plus. No więc tutaj taka maska kosztuje 8,99. Jedna z tych rzeczy, jeżeli chodzi o te produkty z Velli, to ja mam akurat nawilżający szampon i on kosztuje w pełnej gramaturze 44 zł, no dość spora cena. Następnie, jeżeli chodzi o Yasumi, to jest ten olejek makadamia i on kosztuje 49 zł za taką właśnie pełną gramaturę i mi się wydaje, że to jest pełna gramatura, więc jego cena za taką właśnie wielkość to jest 49 zł. Jeżeli chodzi o tą rękawiczkę Glove do demakijażu, to jest 14,99 za tą taką małą sztukę, ale to akurat mówię, będzie dla was też na rozdanie, więc wyczekujcie, bo będę robiła dla was takie jesienne rozdanie. Mam dla was przygotowane produkty. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą Effectime, to jest bardzo tania impreza, 2,65 za właśnie taki jakby zestaw do właśnie zadbania o dłonie, także bardzo fajnie. Dajcie znać, które produkty wy chciałybyście przetestować, bo będziecie miały możliwość przetestować tą rękawiczkę z Glove. Ktoś tu nagrał film, tak. Nagrałam, słuchajcie, projekt Denko dla was, więc wyczekujcie, po prostu. Będzie w najbliższym czasie pewnie, chociaż jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Dzisiaj moja twarz ma jakieś dziwne w ogóle wymiary i w ogóle dziwnie wygląda. No ale cóż, co ja poradzę, no po prostu dzisiaj tak wyglądam jak koszmar, nie? Jak jeszcze raz z tym żyć, hello?